patrząc na te granitowe mola teraz, prawda? Wtedy to wszystko było zbudowane z drewna, nie tak, ale jak widzicie, nie wywiedzi. Proszę Państwa, to centrum Ustki jest pod ochroną konserwatorską. To jest wpisane do rejestru zabytków. Także Pani od razu kojarzy to światło. 70% polskiego obrotu handlowego przechodzi przez Gdynię, którą zresztą Polacy w rekordowym tempie zbudowali. Wino w przeciwieństwie do Adolfa, który nie pił, tak jak Jaruzelski zresztą, nie pił w ogóle alkoholu, nie jadł mięsa, nie palił, był bardzo ekologiczny. Wreszcie Wilhelm Gustloff, luksusowy statek z basenem, komfortowe kabiny, pływa na wodę. Gustloff, statek, na którym niemieccy robotnicy mają pływać na wycieczki po Morzu Śródziemnym do Norwegii, zupełnie jak amerykańskie gwiazdy. Umożliwiał dobrą obserwację właśnie tego miejsca. Tych punktów nigdy nie widział, przysięgał mi na Boga, że na pewno nie. Że to, co widzimy, było w zasięgu armat, które tutaj stały. Oczywiście. Da, 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 da.